Jesteśmy na planie zdjęciowym do pierwszego filmu, który powstaje w ramach konkursu Papaya Directors dla marki Sizer. 10. edycja to pierwsza, w której partnerzy razem z twórcami dyskutują nad tym, jak powinien wyglądać finałowy koncept. W poprzednich edycjach nasi partnerzy nie wiedzieli, jak będzie wyglądał film, który otrzymają. Teraz natomiast to po ich stronie jest wybór pomysłu, treatmentu, który zostanie zrealizowany przez młodego twórcę. Po prostu zmieniła się przede wszystkim formuła, bo w tym roku korzystamy ze wszystkich twórców, których poznaliśmy, mieliśmy okazję poznać przez w poprzednich edycjach, ale z tych twórców, którzy po pierwsze nie wygrywali do tej pory, a po drugie realizowali projekty interesujące, nie przebijając się na stałe do rynku reklamowego, czyli staramy się pomóc im jeszcze bardziej. Przy 10. edycji projektu uznaliśmy, że jubileusz to rok, w którym chcemy mieć naprawdę genialne pomysły i stąd też zwrot w stronę filmów, które są niekoniecznie reklamowe. No i to może być teledysk, to może być film około reklamowy, to może też być film dokumentalny albo film krótkometrażowy. A czasem totalna hybryda, bo myślę, że w takich kierunkach też chętnie będziemy się poruszać. No i jedno magiczne słowo, o którym mówimy, czyli storytelling. Absolutnie tak. Wracamy do korzeni i znowu teatr. Wydaje się, że to jest piękne miejsce, żeby zacząć tą historię. A Papaya Directors jest właśnie opowiadaniu historii.